No, i witam Was ponownie w kolejnym odcinku, już dzisiaj, czyli w środę. I tak jak obiecałem, otworzymy sobie dzisiaj Multipaka. Taki Multipak zawiera 38 kart, czyli 6 szetek i dwie karty z limitowanej edycji. Z tego co widziałem, to limitki się nawet nie powtarzają, więc fajnie. Zobaczymy, co u mnie tutaj wpadnie. A taki Multipak kosztuje 24,99. Zakupiłem go sobie wczoraj, widzieliście pewnie w Kerfurze. Więc zobaczmy sobie. Nie przygotowałem się, ale niepotrzebne mi nożyczki. Udało się to otworzyć bez tego. Więc zobaczmy, co tutaj w tym multipaku. Fajnego mi wpadnie. Muszę sobie jeszcze gdzieś tam załatwić blisterki. Z tyłu wygląda to w ten oto sposób. Ale dobra, to już mi jest niepotrzebne. <laughs> Zaraz sprawdzimy sobie. Limitki. Dobra, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Sześć saszetek, Trzy razy Messi, Hummers i trzy razy tutaj Ronaldo, Iguain, Cavani i e, Griezmann. Dobra, lecimy. Zaczniemy sobie od jednej limitki. Zobaczmy, co tu mamy. Weltman z Ajaxu. Nie mam go, więc spoko. Więc chyba bardziej będzie się kup, opłacało kupować, nie wiem, może blisterki i multipaki. No zobaczymy. Dobra, lecimy z saszetkami. Zobaczymy, co fajnego wpadnie w saszetkach. Może coś fajnego, jak tu jest ułożone. Aha, dobra, karta specjalna jest tutaj. Okej, okay, dobra. No i zobaczmy. I jedziemy. Co tu mamy? Pierwszego zawodnika z Zenitu. Z Zenitu. Tu mamy Fazio. Baba. Baba to już mi tutaj wpada cały czas. Gomez. Eee, Nastasic. I tu mamy pięknie. Kucharczyk. Michał. Legia Warszawa. Fans favorite. Kolejny zawodnik z Legii wpada, więc zarąbiście. I jeszcze raz życzę wszystkim dziewczynom i wszystkim kobietom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Jeżeli ktoś tam nie oglądał wcześniejszego odcinka, eee, no i dobra. Lecimy dalej. O, zrobimy tak. I tutaj mamy, o proszę bardzo, broń. Kolejny zawodnik z Legii, Warszawa. <laughs> Schmidt. Red Sauce. Martej Pepe. Jest i Pepe. Real Madrid. I kartą specjalną jest Game Changer Totti. Kurde, ja go chyba mam. Nie no, masakra. Tak mi się wydaje. Gdzie ten album mam? A tam nie chce mi się po niego lecieć. Jeszcze dostałem SMS-a. Dobra, lecimy. Zobaczymy, co będzie tutaj. O, znowu przełożyłem i mamy zawodnika z Legii Warszawa. Więc fajnie. Musa. Pas, zawić, kowacić no fajnie w końcu jakiś inny zawodnik Realu Madryt jeszcze mi wpadł i tu mamy, a nie tu jest pusty przebieg, pusty przebieg więc nie ma karty specjalnej, szkoda nie wiem czemu tak zrobili ale kiedyś w jakiejś edycji Champions League chyba też coś takiego było w Champions League albo w Brazylii już nie pamiętam ale nieważne, dobra, lecimy Martins ze Sportingu Diego, Cuadrado, Mina, Umtiti i mamy kartę Eleven i jest to Real Madryt. Oh, pięknie. Jest i Real Madryt, ale powiem Wam, że Sergio Ramos to jest po prostu, to jest gość. To jest kapitan, to co on wczoraj zrobił, to jest coś pięknego. Nawet nie wiecie jak skakałem z radości, jak no to jest po prostu. Mistrzostwo świata. Kłates. Lecimy. Przedostatnia saszetka. Jak na razie trzy karty specjalne tylko. E, Rugani. Karwachal e, znowu. Szczęsny imam. Nie, no nie. No nie mogę. Ja pierdolę. Ale dlaczego? No co się dzieje? E, co jest? Co unboxing wpada mi Frank Ribery game changer extra. No ja się tak nie bawię, no dlaczego? Masakra. Ej, dobra, pokażę wam jeszcze jedną drugą limitkę. Jest to Silva z FC Porto. Również go nie mam, więc fajnie. Ale no kurde. <gryw> nie mogę. Game Changer, Frank Ribery, to jest prześladowca mój tej edycji, to on mnie prześladuje i ty, dobra, lecimy, ale ogólnie fajnie, bo dwa, dwa Game Changery mi wpadły, ja sobie zaraz jeszcze sprawdzę, czy ja mam tego, to tego, więc zaraz wam powiem, ale coś mi się wydaje, że chyba go mam. O ja, no kurde, to się nazywam jeszcze szczęście, co? Dobra, zostawmy łapeczkę w górę e, dla Franka Liberiego, który mi wpada e, non-stop w tych unboxingach. Więc wbijajcie łapeczki w górę, żeby w kolejnym unboxingu mi nie wpadł ten Frank Riberi, bo kurde, no masakra. O masakra. Dobra, zobaczmy, Hummers, ciekawe co tu będzie jeszcze. King, a tu, to jest karta ekstra i to będzie Game Changer i to będzie Frank Liberty. Nie, w końcu coś nowego. Dembele, Borussia Dortmund, jest w końcu nowy Game Changer, który mi wpadł. Ale jazda. Dobra, poczekajcie chwilkę, ja tylko skoczę. Mam tu blisko ten album i sobie sprawdzimy yy, tego Tottiego. Czekajcie. Gdzie te game changery. O! No właśnie, tu jest Frank Liberi. No nie, no patrzcie. Jest i Totti. A jajajajaj. Nie, no kurde. Jak ja uwielbiam takie unboxingi. Dobra, moi kochani. Ale ogólnie, zobaczcie. Miałem naprawdę bardzo fajnego multipaka. Można powiedzieć, że no jest na wypasie, bo, bo trafiłem aż trzy razy game changer. Więc spoko. A w co ile wpada ten, ten, ten? Nie, no, karta ekstra to wpada 1 na 6, ale ogólnie no spoko, bo trzy game changery, które są naprawdę bardzo ładne, wpadły mi w tym multipaku. Dostałem tu jeszcze jednego fansa, dostałem jeszcze kartę 11, no i dwie limitki, których nie mam, więc no jestem zadowolony, pomimo tego, że ten Frank Ribery mnie tak prześladuje, że to jest po prostu <laughs> masakra jakaś. Dobra moi kochani, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. Wbijmy tutaj 400 łapek w górę, żeby ten Frank Ribery mi nie wpadł w kolejnym unboxingu, ale będą jajka jak wpadnie, no normalnie... Masakra. Dobra moi kochani, już wiem kogo będę wrzucał do, do giveaway'a. Dobra moi kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Tak troszeczkę na wesoło, bo kurde, no, no nie wierzę, no nie wiem. Jak będzie w następnym unboxingu, to chyba wyskoczę przez okno. Dobra, kochani, trzymajcie się, dziękuję Wam za wszystko, dziękuję, że jesteście i jeszcze dzisiaj będzie jeden filmik z meczu Ligi Mistrzów Barcelona PSG. No, tego meczu raczej nie będę oglądał, chyba, że końcówkę, bo będę w pracy, ale będę sobie śledził i mam nadzieję, że... Wygra tutaj lepszy, pomimo tego, że wiadomo, że no tutaj bardziej będę za PSG, bo tam gra jeden z moich ulubionych piłkarzy, czyli Angel Di Maria. Ale niech wygra lepszy, bo Barcelona też jest mega. Więc trzymam kciuki za lepszą drużynę w tym meczu. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Papa! Pa.